A więc siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Na tą chwilę jest sobota, 8 lutego, godzina 7.30, więc zaczynamy wędkarską imprezę. Oto z kanału w Połańcu. Skład ten sam co ostatnio, czyli w 6. Koledzy tam dalej się rozstawili, zaraz do nich dojdziemy. Obok jest Marcin, najbliżej, i reszta moich kolegów. Cały kanał zajęty. Pierwsza lepsza miejscówka, łowienie z marszu, bez nęcenia wstępnego, i zaczynamy dzisiejszy wypad. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, obrowiec i jedziemy z tym sobotnim wypadem z kanału z Turska Małego, okolicach elektrowni w Połańcu. Zestawy zarzucone. Zanim się przygotowałem, rozłożyłem. Zobaczcie sami, jak przygotowałem wczoraj zanętę. Szybko przygotowane, zobaczcie. Odsadzam właśnie przez sito ziarna. Piękne ziarna kiełki, konopi, które odsączymy. Na wiadereczko postawimy i wodę z konopi przygotujemy. I wodę z konopi, mieszankę, zalejemy naszą zanętę, którą przygotujemy sobie teraz przed jutrzejszym wyjazdem. Wyciągniemy cały ten syf, który część powyrzucamy, puszki z ostatniego wędkowania. Widzicie, wszystko zbieram. Trzeba to ogarnąć w tej piwnicy i przyszykujemy sobie komponenty, czyli płatki, żytnie. Zmielimy płatki błyskawiczne, jęczmienne, żytnie, pomielimy, pokombinujemy i się po prostu pakujemy. Na dodatek dzisiejsze zakupy: kilogram krwi, kolor plus, kilo krwi suszonej, dalej kilogram cynamon mielony, kilogram i anyż mielony. I na anyżu dzisiaj, jutro raczej, przepraszam, jutro będziemy dodawać anyż do zanęty i do białych robaków. Ten anyż, zapach, czy nam się sprawdzi przy jutrzejszej zanęcie. Więc stawiam na Połańcu na anyż. Anyż z robakami i anyż w zanęcie. Oto ten zapach będzie głównym składnikiem zapachowym w mojej zanęcie. A krew, kilogramowy cynamon i krew pójdzie do schowania, taki zapas do nęt, które będę przygotowywał. Wsypiemy pelet, który zalejemy. Drobny pelet z Caroling i jedna mieszanka będzie z dynamita, ta z ostatniego wypadu, czyli czosnek, ser, a druga mieszanka, ciut więcej tej zanęty, to będzie Method Mix, słodka kukurydza Sweetcorn z Bajtecha. I oto tą mieszankę rozrobię do jednej kuwetki i do drugiej pójdzie czosnek, ser. Dwie mieszanki, które zalejemy, przygotujemy z wodą z konopi. Dołożymy później kukurydzę, dodatki, ale to już nad wodą. A teraz zalewamy pelecik, jak dochodzi, i rozrabiamy dwie mieszanki. I mamy dwie mieszanki, czyli czosnek oraz w dużej kuwetce z Bajtecha słodką kukurydzę, ziarna kukurydzy, jak widzicie. I przygotowaliśmy dwie mieszanki. Teraz dodamy część konopi do jednej mieszanki, do drugiej część, a resztę konopi weźmiemy w pojemniczek do dorzucenia, do ładowania. I jeszcze mamy
peleciki, które moczyły się. Zaraz część damy do jednej nęty i część damy do drugiej. Oto z kerlinga, czyli te peleciki. A teraz konopi. To musimy przesypać. Tu konopi. I tak to się prezentują dwie mieszanki. Jeszcze do tego pójdzie kasza jaglana, którą zaraz będę gotował, oraz makaron. I plus dodatki i na końcu anysz. Anysz pójdzie do tej, stawia na słodką kukurydzę i zapach, który podstawowy będzie anysz. A tutaj jak będzie ten czosnek już, niech zostanie. Więc przygotowuję dalej naszą mieszankę tak, żeby już była nad wodą gotowa. Zanęta została przygotowana już na gotowo. Tu została doprawiona kukurydza, czosnek, jedna mieszanka i druga mieszanka, więcej z bajtecha. Tak jak pokazałem, do tego była dosypana kasza jaglana do z bajteka nęty, czyli kasza jaglana oraz makaron, który może później będziemy zakładać na haczyk, makaron i kasza jaglana przyprawiona anyżem. Postawiłem na z bajtecha zanętę, czyli tą mieszankę, której jest więcej, na zapach anyżu, większe trakcje peletu, kulki. I tutaj trochę kaszy jaglanej, ale większość to czosnek. I te dwie mieszanki, tak pokazałem, pójdą na jednej, drugiej do wędkowania. Mamy kolorowy też makaron gwiazdki. Część rzuciliśmy do nęty, a część zostawiliśmy do zakładania na haczyk. Robactwo, czyli jedne w kolendrze, przecierały się zapach, i najnowszy nabytek anyż. Te w anyżu są z anyżem. I tak to się, drodzy widzowie, prezentuje. Zestawy zarzucone, na jednej jest zestaw z niesymetryczną pętlą, a na drugiej helikopter. Woda wysoka, jak widzicie, zobaczcie, spadła już, ale po drugim brzegu, zobaczcie, zejście, bardzo wysoka woda. No i zobaczymy, czy przy tej wodzie coś będzie skubało. Przynęta, na jednej pinka, na drugiej pinka, kije zmieniłem, czyli Shimano Force Master Commercial Distance Feeder, długość 3,60, wyrzutu 90 gramów, obydwie takie same, oraz z Jacksona obydwa kręciołki, żyłka główna 0,28 na obydwu kręciołkach z Jacksona, kije shimanowskie tej same, dwa większe trochę od tych ostatnio, czyli Skoruma i Shimana Buzzmastera. Więc dzisiaj taki zestaw przygotowałem, zarzucone, więc czekamy na pierwsze branie, jakąś rybkę z tego łowiska. Więc wędkujemy i zapraszam na najnowszy film. Kawa, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem. Pójdziemy do kolegów zobaczyć, co i jak. Siema, Marcin. Siema. Mów co i jak. No co, dopiero rzuciłem. Zanęta ci. Nie odmarzła jeszcze. Nie odmarzła, zobaczcie. Za wcześnie ją wyjąłem, przed wyjazdem. Górek to takie, wiesz, daj ci styczki. Zobaczcie, zawsze się wyjął. I da ci nętę? Co? Chcesz nęty? Nie no, urobiłem sobie. Urobiłeś trochę. No i jak będziesz łowił, powiedz. No standardowo pinka. Widzę nowe kije. Klasyk.
mogę. Powiedz coś o tych kijach. Co ci mogę powiedzieć, jak ja je dzisiaj mam pierwszy raz nad wodą wczoraj. No ale długość co jak? 360 do 150 gram. To są czofiune? Tak, fiumy. Nowe Marcin zakupił. Do 150 gram. Do 150 gram. Pod rzekę, pod Połaniec góry. I koszyki jakie zakładałeś dzisiaj? Standardowo 70 na razie, a jak będzie większy uciąg, to zmienimy na setki. No i może zarzucone zestawy. Tu się zaczepiło żyłka o dzwonek. No standardowo. No zobaczymy, żeby nie tylko... Dobra, to połamania, Marcinku. Nie, dziękuję. Idziemy do koleżków. Robercik, kilka słów dla widzów, co i jak. Rozpoczęliśmy... Jeszcze raz. No mów co i jak. No słuchaj, standardowo zaczynamy delikatnie. Pinka, ochotka, bardzo słaby uciąg, czyli rewelacja 45 stoi, także jest super. No, stan wody bardzo się podniósł. Widać, no. No bardzo i powiem szczerze, na razie efektów nie ma. Tylko delikatne małe branie, ale nie bez efektów. Dzwonku dzisiaj nie zakładałeś. Ja w ogóle tak nie zakładam, trochę się... tak spokoju wolę. Lubisz patrzeć nasz. Tak, patrzeć. Nie? Ja to wiesz, chodzę tego, to wiesz. Ty musisz, ten... tak, a ja na spokojnie. No, będzie pewnie trudno dzisiaj o rybę, no ale dopiero żeśmy zaczęli łapać, także... O, u kolegi już branie. Teraz powiedz mi, jakie zestawy zbudowałeś? Standard. Nie, to jest tradycyjny koszyczek. Mam ze 30... Ale skrętkę i... Skrętka, tak jest. Skrętka, koszyk 45 plus przyponik gdzieś w granicach 45-50 cm. Delikatny haczyk, ochotka. A żyłkę pinka. Jaką na przyponie masz? Dwunastkę? Mam, tak, dwunastkę. Dwunastkę. No, to delikatnie. Delikatnie. Ale widzisz, na razie... Zanętę teraz, powiedz, masz czystą czy z dodatkiem nie, ziemi? Nie, pół na pół z ziemią. Z ziemią? No, wydałeś? Z ziemią, gliną, robaczek. Aha, a zapach? Wiesz co? No, może, lekki, no. No dziwny, nie? No. No, bo to jest taki... No, w zeszłym tygodniu sprawdziła się rybna, więc nie zmieniam nic. Aha, i zostajesz przy niej. Zostawię, no. No, ja ci powiem tak, że ja też zarzuciłem dwa zestawy i na razie bez brania, no wiesz. Już coś powinno się dziać chyba, nie? Wiem, ale powiem ci, że ryby naprawdę teraz oswajają się z tą wysoką wodą, tak mi się wydaje. To tak szybko... Więc możemy czekać troszeczkę pod koniec dnia, no, gdzieś dopiero. 13, 14 będziemy się zbierać, tak? No oby nie. Więc połamania, Robercik, jak zwykle, jakaś duża ryba i wołaj. Tak jest. No żeby chociaż coś było na filmie. Na pewno. Dobrze, to jeszcze raz gratulacje. Teraz koleżka. No. Koleżko, powiedz co jak. No na razie siema. Jeszcze drugą wędkę rozkładam. Cześć. No, ale już pociągnięcie było. Tak, było pociągnięcie na pinkę. No coś widzę, że ucichło. Tak jak kolega tutaj powiedział, praktycznie uciągu nie ma. 50 obciążenie, 40 tutaj założę, zobaczymy. No zobaczymy, na razie się, jak to mówi... Ostatnio narzekaj, że fajki nie było można odpalić. Tak, teraz niestety nie. Mam nadzieję, że też będzie, że co chwilę będzie co 2 cm więcej. No zobaczymy, jak to będzie. No cóż, no dopiero przyjechaliśmy, tak? Jesteśmy króciutko. Tak. Czas pokaże, będziemy się zastanawiać, może coś zmienimy, może... coś innego, spróbuję też na pelet, z ciekawości zobaczymy. Aha, postawić jedną grubię. Tak, postawić coś jedną grubię. Bażan leci. Proszę. No. Nie wiem, czy to dobry znak, miejmy nadzieję, że dobry. No to połamania. Dzięki bardzo. Jak coś to wołajcie, ja idę do siebie, a później odwiedzimy tam dalej naszych kolejnych kolegów. My do Marcina prawdopodobnie ma rybkę, więc nagramy, bo nic się u nas nie dzieje. A Marcina, pierwsza rybka, zobaczymy co. Uważaj, bo to ślisko. No, dobrze, żeby powiedziałeś, jak upadłem. Żanka pewnie. No i zobaczymy. Nowy kij. Folię będziesz zrywał? No z tego już tak. Daj ci podbiorę. Żana. Zobaczcie, drodzy Państwo, naprowadzi. I to nawet fajna. No nawet nie głupia. Nawet ładna. Zobaczcie, drodzy widzowie. Taka ładna. Ładniejsza już taka. Na górę, ale masz ślisko. Muszę sobie schodki porobić. Porób. Bo się tu zabije w końcu dzisiaj. I zobaczcie, gratulacje.
Marcina, pierwsza rybka, taka wrzana z 5 dyszek. Dobrze, zobaczcie, jaka ładna. Ładna. Gratulacje, Marcinku. Idziemy do siebie. A ja zrobię tak, przygotuję sobie przypon, większy haczyk i założymy makaron. Przygotujemy makaronik. Tylko weźmiemy igiełkę. I założymy kilka ziarenek. Dwa. Trzy. Biały może. Cztery. Żółty. Pięć. I damy pomarańczowy. Mamy 2, 4, 6. 6 kawałeczków. Damy siódmy. I mamy 7 kawałków. Teraz przeciągniemy to przez przypon. Pętelkę i wszystko ściągniemy. Dobrze. I tak się prezentuje nasz przypon. Weźmiemy niżej. I to za chwilę przerzucimy zestaw i taką mieszankę ogarniemy. Teraz na dodatek jeszcze doprawimy to Tiger Nut z olejem. Niech dochodzi. I tak prezentuje się ten zestaw, który zaraz zarzucimy za leszczem. Taki pęczek makaronu. Dobrze, ściągniemy zestaw, może teraz, trzeba częściej przerzucać, aby nęcić sobie miejscówkę. Mamy zestaw, odpinamy przypon z robaczkami. Odkładamy i założymy makaron. Tak wam to pokazałem. Nabijemy nętą z kaszy jaglanej. Tu są frakcje makaronu. I teraz ten zestaw z makaronem. Zobaczcie. Poślemy w miejsce, w którym wędkujemy. Dobrze. Dzwonek mi się odczepił. Więc musimy go dać niżej. Bo to wyrobione już, te dzwonki są stare. Damy go niżej, żeby stał. Zestaw lekko naciągniemy. I pilnujemy. Doprawimy sobie
olejem Tiger Nut z orzechów. Niech to sobie przechodzi. Przejdzie zapachy, nie gdzie się tak kleiła. I będziemy to zakładać, zobaczymy co i jak. Zapach piękny, ale zobaczymy czy to przyniesie efekt w postaci jakiegoś leszcza, jakiś rybek. Więc mieszanek mamy sporo na tą chwilę. Tylko trzeba czekać na jakieś branie. Zimno, drodzy Państwo, minus 6 stopni, ale siedzimy i wędkujemy. I czekam na pierwsze swoje branie i pierwszą rybę z dzisiejszego wypadu. Oby nie być tylko na zero. Mówię, dzień spędzimy nad wodą i dzisiaj zaczynam nocne zmiany. Więc odpoczynku po wędkowaniu nie będzie. Szybko będzie trzeba się ogarnąć i na noc do pracy, bo dzisiaj zaczynam nocki. Więc drodzy widzowie, jest taki temat. Rezygnuję z helikoptera. Helikopter jest dobrą metodą, gdy ryba jest bardziej aktywna. Jakieś tam brania mamy. Jest w dolnej, wyższej partii. Więc przy opadaniu na helikopterze są jakieś wskazania, ale na tą chwilę w ogóle brań nie ma, więc postanowiłem zlikwidować helikopter. Przecinamy zestaw i dowiążę przygotowany zestaw na niesymetrycznej pętli. Szybka piłka, zmiana. I będziemy dwoma wędkować na niesymetrycznej pętli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naślinimy. Ściągniemy i mamy gotowe. Gotowy zestaw. Zobaczcie. Niesymetryczna pętla. Fluokarbon. Przypon. Robactwo. Nabijamy podajnik i rezygnuję z helikoptera na rzecz drugiej niesymetrycznej pętli. Czekamy. Makaron na niesymetrycznej pętli i niesymetryczna pętla z pinką. Marcina zanęta jeszcze nie odtaiła. Zanęta! Ty, ale jeden leszczyk i jedna cerka. U ciebie robcom? No gratulacje, ja jeszcze bez ryby jestem. No na makaron rzuciłem, przerzuciłem i teraz świeże robaki. Nie, ja to leszcza i certę, tak? Tak? Na jedną czy na obydwa zestawy? O, branie masz. O, widzisz? No widać, drodzy Państwo. Słonko wstało, rybka robcowi doszła. No delikatnie, ale rybka jest. Leszczyk. Leszczyk. Na jeden zestaw obydwie, trzy ryby? Czy... No, Robson, wiesz o co chodzi. Podbierak.
jest obok. Podbiera, a ty chcesz podnosić ją do góry. Widzisz, próżniactwo, tak ja z tą brzaną ostatnio to samo chciałem podnieść, nie używając podbieraka, jednak rybka wydawała się większa niż myślałeś i dlatego zeszła. Marcin, jak tam? A wiesz, że ta zaneta do końca dnia ci nie odtai? Ta zaneta ci nie odtai. Górek na rzece tak, dotyczki łowi takimi kulami. Wczoraj jak jechałem do domu, pamiętałem, zalętę wyjąć i robaki, żeby odmarzły. Słuchaj, dobrze, dzisiaj dobrze rano, że zabrałeś wędki. Dobrze, że dzisiaj rano sobie przypomniałem i wziąłem robaki. Dobrze, że zabrałeś wędki. Koszyk delikatny masz, widzę. Tak, 45. 45, no. Mówiłem ci. Zestaw. I na co ci skubią robcią? No, w kurkumie. Dwie zakładasz? Tak. Haczyk jaki masz? 14 widzę, no. 14, 16 nawet. W kurkumie masz robaczki? W kurkumie. Tak. Ale to już z zeszłego tygodnia. No to wiesz, w tym, w garażu sobie. Dwie sztuki. Widzicie zestaw. Przelotowo. Szypon 60 cm gdzieś. Zanęta taka jak w zeszłym tygodniu. W tygodniu nic się nie zmieniło. To tam delikatnie zmodyfikowana, bo to wiedziałem, że będzie dosyć brudna woda. No. Czyli bardziej intensywny zapach. Zapach intensywny, tak? No bo teraz kolor nie gra roli, tylko zapach przy tak brudnej. Niedaleko tak widzicie. Róbek, co? Klips masz zapięty? Mam. Ja też na klipsie mam, a drugą na gumie. A niedaleko. W razie co to ruch, wiesz, i się ściągnie, to czuć. Parę jeszcze ma tam zwój podkręcony, jak coś szarpnie, to ściągnie z klipa i jedzie. A tak to cały czas to miejsce jedno rzuca. Dobrze, to drodzy Państwo, widzicie, ja tylko jeden bez ryby zostałem, aby nie na zero, bo na połańcu na zero wrócić to trochę... To z buta wracasz. Nie? Jakbyś bez wędek wyjechał. Jakbym bez wędek wyjechał. A do pracy czas na noc iść, więc trzeba się postarać, aby nie być na zero, coś złowić. Marcin stanowisko sobie szykuje, tak? No bo przecież się tu zabije dzisiaj. Zabije. Jak przyświeci, to już będzie tutaj tak. Chłopak, czyn społeczny. Drodzy Państwo. I tak, nie chciały się nosić teczki. No właśnie, to trzeba dołki kopać. Kopiemy dołeczki. I zrobi sobie jakieś stanowisko, wyścieli, żeby się nie poślizgnąć i tak to leci. Odwiedził nas kolega Jarek. Jarku, gadaj. A to zobacz sumika. Sumika? No, pół metra. Pół metra. I certkę jedną. I jedną certkę. I co sądzisz na razie, co jest? Wodopad. Wodopad, ale jak z braniami, rybami? Lipa. Lipa dzisiaj. Gdzie to lipa? Lipa, tak? No ale sumik wziął na co, na białe? Na pinkę wziął. Na pinkę wziął, no. To dziwne, nie? No. I chłopaszek stamtąd przyszedł, powiedział, że tam nic też nie łowią. Nic? Że jedno konkretne branie i nic tam to, nie łowią. To mnie złolek, tak co siedzi, tak to nic nie zapał. Przyjdzie ryba, spokojnie chłopaki. Aha, no, no przyjdzie, zobaczymy, nie? Liczymy na to. Na razie to tylko z tej całej naszej gromadki, tylko ja zostałem bez ryby. Ale ja się tym nie przejmuję. Jest... Nie, bo ty złapiesz jedną dużą. Tak. Nie, moi widzowie są przyzwyczajeni do jakiegoś okonia 15 cm i na takiego dzisiaj liczę. Robert, Morawica, Morawica, Morawica. I pamiętajcie, drodzy widzowie, aby nie na zero, bo trochę tak jakoś przykro nocować na połańcu, aby złowić rybę kolejnego dnia, czyli w niedzielę. Ciepło się robi, słoneczko wychodzi. No i zobaczymy. Jak wreszcie ci zaczepimy na haczyk. Jak to będzie. Dobrze, dobrze, że radio panowie macie, bo dzisiaj mecz. Korona. Liga się zaczyna, Korona, Górnik, tak Zawrze, jest. Zawrze. O której? O 17? I w razie co będziemy 15, słuchać, 0, 0. Czy coś. Zaczyna? Oczywiście. I liczymy na zwycięstwo Korony. Zwycięstwo Korony. Kolegi Pyzy. Ale kto będzie dzisiaj zwycięstwo, to się okaże. Więc drodzy widzowie, bądźcie cierpliwi, bo przede wszystkim cierpliwość, cierpliwość i cierpliwość. A czy zostanie wynagrodzona, zobaczycie sami. Dobrze, czas coś pomyśleć. Ściągamy makaron. W każdej chwili można później założyć. I założymy gamblesika.
więc dwa zostały tylko ziarenka. Odczepiamy przypon i doczepimy damblesika. Od razu przerzucimy sobie zestaw. Polujemy na jakąś rybkę, tak aby nie być na zero. I mój zestaw wygląda tak. Niesymetryczna pętla, przypon, śrucinka, tak aby za wysoko nam przynęta się nie podbiła. Damblesik żółty. I teraz nabijemy w podajnik mieszankę czosnkową. I oto to zarzucimy. Teraz drugą tak samo przerzucimy. Tak trzeba przerzucać, żeby towaru trochę tam zostało. Nęci nam miejscówkę zanętą peletami, kaszą, jaglaną. Więc musimy częściej przerzucać. I zobaczyć, jak to się dalej pisze. Robaki mamy ok, więc zarzucamy drugi zestaw. Ponad 120 gram to wszystko waży. Wędkujemy, drodzy widzowie. Jakieś pociągnięcie na pinkę, zobaczymy. To ma jechać. Więc prawa, jakieś pociągnięcie było, delikatne, ale to ma jechać, jechać, jechać. Kij trochę większy niż ostatnio. Więc czekamy na pierwszą rybę. Jestem przekonany, że mi wejdą, tylko teraz jest kwestia kiedy. Chyba że naprawdę przekombinowałem nętę, zasyto i nic z tego. Bo wiecie, że zanęta na takim kanale o tej porze robi robotę i prawdopodobnie może być przekombinowana przeze mnie nęta. Ale zobaczymy, zobaczymy. Mam czosnek i na drugiej anyż, dużo anyżu. Może anyż im nie odpowiada w zanęcie, więc omijają tą mieszankę. Zobaczymy, zobaczymy jak dalej się to ułoży, więc pilnujemy i wędkujemy dalej, dalej, dalej. I czekam dalej. Zobaczcie jak ładnie tutaj na drzewie kwitną bazie już. Zobaczcie, drodzy widzowie. Bazie. Zobaczcie. Drzewo w baśkach. Ciepło się zrobiło, a my pilnujemy naszych zestawów. No czekając na tą pierwszą dzisiejszą rybkę, bo tylko ja bez ryby zostałem, więc czekam. Bądźmy cierpliwi, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc czekajmy dalej.
No u Marcina coś pyknęło, za czym czy powtórzy, może uda nam się nagrać branie, zobaczcie, jest. I tu zdjąłeś folię już? Z obydwóch, a na obydwóch już miałeś rybkę. Tu był les, a tu brzana. I tu coś masz. A u mnie nadal nic, na zero. Kolega znów odwiedził nas, powiedział, że tam... Nic, zero. 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 I jest tylu was wędkarzy, nie? Nic nie skubię. A tutaj co jest? To nie brzana. No zobaczymy. Certa. Certa. Drodzy Państwo, pokaż, zobaczcie. Certa. No ale jakaś rybka jest. Idziemy do siebie, pilnujemy i próbujemy coś złowić w końcu. Ale jak widzicie, kolega był, a jest tam kolegów sporo. Zobaczcie sami. Tam daleko widzicie ile samochodów, jeden ko drugiego, mniej więcej każdy widzi co kto łowi. I jak na razie kolega Robert ma kilka leszczy, niedużych, największy chyba 45 cm, ale mieszanką się dopasował z wielkością haczyku, z długością przyponu i z przynętą i jakieś tam brania ma. Marcin teraz certę, a ja dalej nic. Więc czekamy. Więc jak teraz ściągnę zestawy? Wziąłem dwa haki. Haki 14 i żyłka 0,14. Przypony 70 cm i spróbujemy na cięższą żyłkę i mniejsze haki. Masz? No widzisz. Więc drodzy widzowie, ściągnę zaraz zestaw i będziemy łowić cięższą żyłką i mniejszymi hakami, na które będziemy zakładać nie 4-5 pinki, tylko 2-3 sztuki. Ale to zaraz. Baczki trzymam w kieszeni, część przesypałem tak, aby ruszało się, bo tamte na zimnie są mniej aktywne. Założymy teraz 3 sztuki. Zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Czosnek. Bo koledzy zaczęli łowić, a ja jeszcze bez ryby. Cięższa żyłka, mniejszy haczyk. I zobaczymy, czy to przyniesie efekt w postaci jakiejś rybki. Jedna. I ściągamy Dumblesa drugą. Obydwie na pinkę z nowymi przyponami. Na to jeszcze przyjdzie pora, zobaczymy jak się to ułoży dalej, a na tą chwilę ściągamy. Zakładamy nowy 0,14 z mniejszym hakiem. Dobrze. Też 3 sztuki.
I zobaczymy. Do kieszeni robactwo. I też nabijemy czoskiem. Bo być może przesadziłem z ilością anyżu. Nie wiadomo jak tu anyż. Czy odpowiednim jest zapachem na kanał. Więc na razie obydwie na czosnek. Obydwie stoją, więc wędkujemy.